Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj tani tester baterii 18650 w wersji na 4 sloty. W przeciwieństwie do starszej wersji możemy testować jednocześnie 4 baterie. Zaczynamy od rzeczy podstawowej, czyli budowy samego testera. Jak widać, mamy 4 sloty na baterię. Tu należy zwrócić uwagę na polaryzację. Dodatni biegun dajemy na dole, przeciwnie niż w niektórych ładowarkach. Tester w przeciwieństwie do poprzedniej wersji ma także aktywne chłodzenie, które trochę hałasuje, ale o tym później. Mamy też dwa gniazda USB typu C do podłączenia zasilania. Dlaczego dwa? Ponieważ możemy podpiąć dwie ładowarki 2-amperowe, co daje nam razem 4 ampery. 4 ampery potrzebne są do ładowania 4 ogniw prądem 1 ampera. Możemy także używać testera, podpinając tylko jedno źródło zasilania. Dodatkowo w tym testerze mamy wyjścia do zewnętrznego koszyka lub urządzenia pomiarowego. Mamy także diody sygnalizujące stan dla każdego ogniw. Na środku wyświetlacz i 4 przyciski, ale o tym za chwilę. Podłączamy zasilanie. Nie jest istotne, do którego slotu podepniemy zasilanie, aby zadziałał wyświetlacz. Podobnie nie jest to takie istotne, jeżeli chcemy testować baterię. Natomiast jeżeli chcemy uzyskać prąd ładowania rzędu 1 ampera dla każdej z 4 baterii, potrzebujemy 4 amper zasilania, czyli dwie ładowarki 2-amperowe. Po podłączeniu zasilania zapala nam się wyświetlacz. Co możemy zobaczyć na wyświetlaczu? Numer ogniwa, którego dotyczą wyświetlane informacje. Stan urządzenia. W tej chwili stop, czyli nie robimy nic. Tryb. Mamy tu do wyboru automatyczny, ładowanie, rozładowanie i z powrotem automatyczny. Poniżej napięcie, do którego ogniwo będzie rozładowywane. Możemy je ustawiać. Jak widać, zakres tego napięcia to 2,5 V do 3,5 V. Ustawiamy standardowo 2,7. Kolejna informacja na wyświetlaczu to ilość powtórzeń wykonywane przy teście baterii. Możemy ustawić wartość od 1 do 9. Po drugiej stronie wyświetlacza mamy napięcie ogniwa, prąd ładowania, ilość miliamperogodzin, które zostały już przekazane do ogniwa, ilość miliwatogodzin, które zostały przekazane do ogniwa, rezystancja wewnętrzna ogniwa, ale o tym później, a także czas trwania procedury. Poniżej mamy przyciski. Pierwszy z przycisków pozwala poruszać nam się po tym menu. Drugi przycisk zmienia parametr. Trzeci przycisk to start-stop. Rozpoczyna lub zatrzymuje procedurę. Ostatni, czwarty przycisk to zmiana ogniwa. Jak widzimy na wyświetlaczu, za każdym razem zmienia nam się ogniwo. Tutaj ważna uwaga. Ustawienia, których dokonujemy, dotyczą każdego ogniwa osobno. To znaczy, że możemy ładować ogniwo numer 1, rozładowywać ogniwo numer 2, testować ogniwo numer 3. Dla każdego z nich możemy także ustawić napięcie rozładowania. Wyświetlacz pokazuje parametry dotyczące danego ogniwa. Stawmy więc więcej ogniw. Na potrzeby testu ogniwa ponumerowałem od 1 do 4. Podobnie jak sloty. 1, 2, 3, 4. Zobaczmy teraz parametry. Ogniwo pierwsze. Mamy napięcie 4,17 V oraz 69 mOhmów rezystancji wewnętrznej. Ogniwo drugie. Napięcie 4,14 V oraz 101 mOhmów rezystancji wewnętrznej. Ogniwo trzecie. 4,11 V oraz 54 mOhmy. No i ogniwo czwarte, które już wcześniej mieliśmy. 4,13 V i 92 mOhmy. Rozpocznijmy procedurę automatycznego testowania dla ogniwa pierwszego. Wybieramy ogniwo pierwsze, tryb automatyczny i naciskamy przycisk start. Jak widać, zaczął kręcić się wentylator oraz zaczęła migać dioda przy ogniwie numer 1. Zmieńmy na ogniwo numer 2. Tutaj możemy wybrać rozładowywanie. Możemy teraz rozpocząć procedurę rozładowywania do napięcia ustawionego tutaj, czyli 2,7 V. Startujemy. Jak widać, zaczęła migać druga dioda. Ogniwo trzecie. Spróbujmy je naładować. Ustawiamy ładowanie i naciskamy start.
jak widać, miga dioda przy trzecim ogniwie. To praktycznie wszystkie tryby. Zobaczmy, jak wygląda ładowanie ogniwa numer 3. Prąd ładowania 0,45 A. Ilość energii w mAh, które zostały przekazane do ogniwa, to 4. Ilość energii wyrażona w mWh to 21. Rezystancja 54 mOhm. Czas testu 47 sekund. Przełączmy się na następne ogniwo. Ogniwo numer 4. Tutaj żadna procedura nie jest wykonywana. Na wyświetlaczu mamy stop. Nie miga także dioda. Po zakończeniu procedury dla każdego z ogniw, dioda zaczyna świecić światłem ciągłym. Zobaczmy, co się dzieje na ogniwie numer 1. Jest rozładowywane prądem rzędu 1 ampera. Widzimy także ilość energii, która została oddana przez ogniwo. W mAh oraz w mWh. Przełączając się pomiędzy ogniwami, możemy zobaczyć, że ogniwo numer 2 ładowane jest prądem prawie 1 ampera. Aktywne chłodzenie jest jednak trochę hałaśliwe. Zobaczmy, ile wynosi natężenie dźwięku przy samym wentylatorze. Zatrzymujemy teraz procedurę, aby nie przeszkadzał nam ten wentylator. Po wyłączeniu dla wszystkich ogniw procedury testowania lub ładowania lub rozładowywania, wentylator zatrzymuje się. Aby uzyskać możliwie wiarygodny i najbliższy rzeczywistemu wynik rezystancji wewnętrznej ogniwa, należy testować ogniwa w pełni naładowane. W przypadku rozładowanych ogniw błąd może być spory, ale o błędach pomiarowych za chwilę. Na początek zobaczmy, jak wiarygodne jest wskazanie napięcia. Ogniwo numer 1. Tester pokazuje nam 4,1 V. Sprawdźmy, ile pokaże multimetr. Wynik prawie identyczny. Drugie ogniwo. Tester pokazuje 4,06 V, a miernik prawie taką samą wartość. Podobnie mamy dla ogniwa trzeciego. 4,14 na testerze, 4,125 na multimetrze. Oraz ogniwo czwarte. 4,13 na testerze, 421 na multimetrze. Można więc uznać, że wyniki są bardzo, bardzo zbliżone. Z punktu widzenia oceny ogniwa praktycznie takie same. Sprawdziłem też wskazania tego testera dla pomiaru pojemności ogniwa. Procedura wyglądała następująco. Każde z ogniw zostało rozładowane. Następnie zostały naładowane ładowarką Xterra VC4, która pokazała nam pojemność. Kolejnym etapem był tryb automatyczny testera i odczyt wartości pojemności z testera. Wyniki zostały porównane i mamy je zestawione na wykresie. Jak widać, wyniki te są prawie takie same. Można więc uznać, że tester prawidłowo zmierzył pojemność ogniw. Zdecydowanie w gorzej wypadł ten tester pod względem szacowania rezystancji wewnętrznej ogniwa. Jest to bardzo ważny parametr z punktu widzenia przydatności ogniwa do dalszego użytku. Określa on bowiem, jaki maksymalny prąd możemy pobierać z ogniwa. W jaki sposób zostały przeprowadzone testy? Ogniwa zostały naładowane, a następnie z testera odczytałem wartość rezystancji wewnętrznej. Następnie wykonałem pomiar metodą techniczną, czyli spadku napięcia na ogniwie pod obciążeniem. Wyniki tego testu przedstawiam na wykresie. Rozbieżności są bardzo duże, szczególnie w przypadku ogniw o słabszej kondycji. W czasie wykonywania testu metodą techniczną na dwóch ogniwach widać bardzo istotny spadek napięcia, co wskazuje na wysoką rezystancję wewnętrzną. Tester tej rezystancji nie zanotował. Warto zwrócić uwagę, że tester mierzy tylko i wyłącznie rezystancję wewnętrzną ogniwa. Nie mierzy impedancji wewnętrznej ogniwa. Dlatego w celu porównania także wykonywałem pomiar rezystancji, a nie impedancji wewnętrznej. Podsumowanie. Ciekawe i całkiem użyteczne urządzenie. Prawidłowo wskazuje napięcie na bateriach. Każde z ogniw traktowane jest indywidualnie. Dla każdego z nich można odczytać napięcie, pojemność oraz rezystancję wewnętrzną. Napięcie i pojemność wskazywane są prawidłowo. Natomiast w przypadku rezystancji wewnętrznej ogniw wynik może być obarczony bardzo dużym błędem. Szczególnie dotyczy to ogniw słabszej kondycji. Niewątpliwą zaletą urządzenia jest to, że każde z ogniw może być ładowane, rozładowywane lub testowane automatycznie, niezależnie od siebie. Po zakończeniu testu jednego z ogniw możemy je wymienić i rozpocząć test kolejnego ogniwa. W porównaniu ze starszą wersją, która testowała tylko jedno ogniwo, jest to znaczące przyspieszenie pracy.
Jeśli film Wam się podobał lub był przydatny, proszę łapkę w górę. Zapraszam także do subskrybowania kanału i komentowania. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.